Pierwsze wyjazdy na tor, pierwsze sparingi i pierwsze podsumowania. Porozmawialiśmy z prezesem Marcinem Murawskim o mijającym miesiącu. Na pewno były jakieś obawy na początku, nie patrząc na sparing z Gdańskiem. Trochę słabo wyglądali Przemek Pawlicki oraz Krzysztof Kasprzak, czyli zawodnicy krajowi. Jednak wierzyłem cały czas, że dojdą do ładu ze sprzętem, bo wiedziałem, że fizycznie są przygotowani odpowiednio. U Przemka Pawlickiego okazało się to mylne, bo od pierwszych zawodów jedzie doskonale. A Krzysztof Kasprzak uważam, że też prezentuje solidny poziom. W ogóle drużyna jako całość myślę, że spisuje się dobrze i mam nadzieję, że taką formę podtrzymają w dalszych części sezonu. Odbyłem rozmowę z każdym z zawodników osobno najpierw z Nikim Pedersenem, potem z Przemkiem Pawlickim, wysłuchałem obu stron, a później spotkaliśmy się razem całą drużyną przy stole, aby wyjaśnić zaistniałą sytuację, aby oczyścić atmosferę, bo jak wiadomo, jeśli jest problem, to po prostu trzeba rozmawiać. I tak też zrobiliśmy. Po godzinnym obiedzie wyjaśniliśmy sobie wszystko. Ustaliliśmy, że mamy jeden wspólny cel, że chcemy, aby ta drużyna wyglądała tak jak przed meczem z Częstochową w zeszłym roku. I tak też się stało i przed meczem z Ostrowem już wszystko było wyjaśnione. Podeszliśmy do tego meczu na luzie. Drużyna pokazała, że jest zwarta i gotowa i właśnie tworzy ten monolit. Wszyscy ze sobą rozmawiali od początku i tak to wygląda do dzisiaj. Oczywiście nie można nigdy wykluczyć, że takie sytuacje nie powtórzą się, bo w Żużlu większość zawodników to są mocne charaktery, a Przemek i Niki to już są bardzo mocne charaktery i nie da się tego zrobić, żeby zmienić ludzi w tym wieku, którzy już są doświadczonymi zawodnikami. Nie będę ukrywał, że jestem zaskoczony, bo przed meczem remis chyba brałem w ciemno. Inaczej powiem, w zimę jeszcze myślałem, że patrząc na nazwiska, że ten mecz powinniśmy wygrać. Jednak w Żużlu nazwiska nie jeżdżą i im bliżej tego meczu było, to jednak te obawy wzrastały. Wiadomo, trzeba mieć szacunek do przeciwnika i podchodzić do każdych zawodów z pokorą. Więc ten wynik na pewno mnie zaskoczył, a szczególnie jego rozmiary, a także postawa całej drużyny, bo tak naprawdę cała drużyna pojechała na bardzo dobrym poziomie i fajnie się to oglądało, fajnie było tam być. Myślę, że kibice, którzy się tam udali w bardzo licznej grupie i nas wspierali, nie żałują. Nie można mówić, że Grudziądz lubi wiecznie jeździć na betonie, bo odkąd tam ten mit powstał, no to u nas tak naprawdę zmienił się cały skład. I tak naprawdę ci zawodnicy, którzy do nas przychodzą, przecież jeździli wcześniej na przyczepnych torach. Czy Krzysztof Kasprzak w Gorzowie, czy Kasper Pludra też na betonie raczej w Lesznie nie jeździł. Więc po prostu mamy taki domowy tor, jaki mamy. Nie jest już to taki beton jak kiedyś, są twardsze tory w innych ośrodkach, więc po prostu jeździmy na takim torze, który nam pasuje. A to, że lubimy beton, czy że pomogła nam Pandeka, tego nie wie nikt, no bo mogliśmy po prostu wygrać, ale w mniejszych rozmiarach. Ale myślę, że zawodnicy po prostu byli w formie i dobrze się spisali i zasłużenie wygrali ten mecz. Myślę, że to była kontynuacja tej drużyny z Ostrowa. Dalej wszyscy ze sobą współpracowali, byli naładowani optymistycznie do tych zawodów. Podobnie wygląda to teraz, mimo tego wyniku w Lublinie. Więc myślę, że podczas meczu z Wrocławiem po prostu wszyscy zrobili swoje, każdy dodał swoje punkty. Bardzo miło na pewno zaskoczyli juniorzy, bo 9 punktów plus 2 bonusy, no to chyba historyczny taki wynik, można powiedzieć, w Ekstralidze. A wiadomo, występy juniorów takie cieszą podwójnie, więc myślę, że cała drużyna ponownie spisała się na dobrą ocenę, na bardzo dobrą. I to był klucz do sukcesu, czyli ostatecznie zwycięstwa z Wrocławiem. Na pewno ten tor był dość niebezpieczny, jednak zawody były rozgrywane normalnie, każdy jechał, żeby zdobywać punkty. Jednak no, na pewno każdy gdzieś z tyłu głowy miał też, żeby patrzeć na swoje zdrowie, no bo wiadomo, jeden zły ruch czy jeden wjazd w złą kolejne mógł skończyć się groźnym upadkiem. Jednak no, na pewno nie będziemy tłumaczyli wyniku takiego, jaki był, żadnym torem ani niczym innym, bo był tor taki sam dla obu drużyn. Uważam, że przy odrobinie szczęścia mogliśmy zrobić kilka punktów więcej, jednak uważam, że to taki wypadek przy pracy. Po prostu nie leży nam na pewno ten tor, ten lubelski tor i wyjazd. Tutaj potrzeba cierpliwości, jeszcze raz cierpliwości, bo w Żużlu to trwa latami niestety to budowanie młodzieży i dopiero u nas to zacznie, te rezultaty zaczną się pojawiać. Naprawdę mamy już sporo tych chłopaków z licencją, około 10 zawodników. Już ciężko to też tutaj wszystko zorganizować, bo naprawdę 10 juniorów z licencją to już jest takie większe przedsięwzięcie.
organizacyjne i logistyczne. Cieszymy się jednak z tego, że mamy tylu tych młodych zawodników. Ostatnio Miłosz Wysocki został wypożyczony też już do Wybrzeża Gdańsk, aby po prostu ci chłopacy mieli jazdę, bo jazda jest najważniejsza i się rozwijali. Więc ogólnie podsumowując, myślę, że już od tego roku i w następnych latach będziemy się cieszyli z naszych wychowanków w coraz większej ilości. No, jakiś tam limit, jeśli chodzi o ilość chłopaków w szkółce, jest z tego względu, aby przeprowadzić sensowny i efektywny trening, to ten limit musi być i Robert Kościecha po prostu niestety przeprowadza czasami selekcję i po kilku treningach wybiera tych adeptów, którzy widać, że jakiegoś bakcyla mają do jazdy motocyklu. I taka selekcja niestety musi teraz być ze względu na ilość tych dzieci w szkółce, gdzie jeszcze 4-5 lat temu mieliśmy jednego, dwóch chłopaków. Takie główne prace, tak, aczkolwiek po meczu z Wrocławiem tutaj pojawiły się takie miłe aspekty, że choćby właśnie układanie kostki będzie tutaj dokończone na całym tym placu z cateringiem czy ze sklepikiem klubowym przy wejściu do bramy głównej. Cieszymy się z tego i dziękujemy wszystkim sponsorom, którzy tutaj pomagają nam, aby ten klub czy obiekt też z zewnątrz poprezentował coraz wyższy poziom, no bo to też całość, każdy detal tworzy jakąś opinię o nas i tworzy nasz klub z roku na rok, który myślę wygląda coraz lepiej. W tym roku można pochwalić się rekordową ilością umów sponsorskich, bo jest to równe 150 umów na ten moment, więc cieszymy się, że pod tym względem zaliczyliśmy progres. Cieszę się również i dziękuję kibicom za to, że na tym pierwszym meczu wypełnili stadion po brzegi, bo były mocne obawy po tej pandemii, że kibice jednak się odzwyczaili i ta obecność na stadionie trochę będzie mniejsza. Jednak pierwszy mecz pokazał, że te obawy okazały się niesłuszne i dziękuję jeszcze raz kibicom, że zjawili się licznie na H4.